A w nocy była akcja z krasnoludkami. Przyszły, narobiły bałaganu i poszły. Ja mam to teraz sprzątać. Nie da się na trzeźwo. Ale na pijano też nie można. To idziemy po kawę. Dzień dobry. Twarzowo i na tle góry, którą zostawiły krasnoludki, tak? Zaraz to ogarnę. Powiem szczerze, że jeszcze mi się nie chce. Jestem na etapie rozbudzania, jest kawczan oczywiście. No i jedno z moich ulubionych śniadań, w sumie najprostszych i najlepszych. I to jest coś, co ja chcę jeść rano, bo to też jest czasem problem. No rogalik, no po prostu. No nic nie poradzimy. Jest. Jest odgrzany oczywiście, więc tam w środku już tak mięciutko i w ogóle. A jestem po takiej nocy, można powiedzieć, prawie nieprzespanej. No tak nie mogłem zasnąć. Wierciłem się, kręciłem się. I tylko pilnowałem łapek, żeby nie sięgały po telefon. Bo jak wiedziałem, że jak sięgnę po telefon, to już w ogóle będzie rozbudzenie na maksa. Więc no cóż. I tak nie mogłem spać. No niestety. Więc napijmy się kawy, żeby ten początek dnia, który wizualnie, pogodowo jest mega nierozpieszczający, a temperatura też jest słaba, bo jest 4 stopnie, więc chyba dzisiaj nie będzie tak przyjemnie jak wczoraj. Bo wczoraj do pewnego momentu to była normalnie wiosna. To się na krótki rękawek chciało śmigać. Tak było cieplutko, tak było fajnie. Ale potem spadł deszcz i z tym deszczem, słuchajcie, przyszedł taki chłód. Nieprzyjemny. No już się na krótki rękawek latać nie chciało, więc pijemy. O. To jest lepszy niż 1000 złów. No co. Każdy lubi co innego. Ja się cieszę, bo wielu z was mi pisze, że spędza miło ze mną czas przy kawczanie, więc ja się bardzo cieszę. To spędzajmy ten czas razem. O, możemy się stuknąć. Mnie jeszcze paruje, jeszcze gorące. No tutaj jest dość chłodno, bo cały czas jest rozszczelnione okno, więc tutaj ten przepływ tego świeżego powietrza jest non-stop. No ale ja tutaj nie śpię, więc zresztą nie śpię czy nie śpię, ale ja u siebie tam w sypialni to też mam rozszczelnione okno, bo ja lubię ten chłodek wieczorek, tak wiecie. To się lepiej po prostu śpi niż przy jakimś tam zaduszonym pomieszczeniu, jeszcze gorącym, nie? Przy rozkręconych grzejnikach. Więc zdecydowanie lepiej się śpi przy chłodzie. No. W ogóle miałem wziąć telefon, zobaczyć czy mam jakieś tam wiadomości czy coś. No powiem szczerze, że jestem ci jeszcze bez jakiejś większej rozkminy. Nie wiem co się dzieje. No po prostu. Zaraz odpalę trochę muzyki. To może ta muzyka mnie tak rozbudzi i będzie takie bardziej, wiecie, będzie bardziej przyjemnie. Muszę poprasować, no i posprzątać po tych krasnoludkach. Nie no, śmieję się, wczoraj po prostu jak wróciłem z pracy, to włączałem pranie swoich służbowych ubrań. No i nie chciałem rozstawić tej wielkiej łolopy suszarki tam na kilka tych rzeczy, a tu już było wszystko suche, no to więc pościągałem i po prostu mówię, dobra, rozwieszę pranko, żeby było ten. Bo chyba wam nie pokazywałem, ale całkiem niedawno nabyłem nową suszarkę, która jest rewelacyjna. Ja nawet nie wiedziałem, że tak mała suszarka będzie tak funkcjonalna. Zwykła, mała, rozkładana suszarka, zajmująca mało miejsca i wygodna, no po prostu. A ja tak to wszędzie tą swoją łolopę rozkładam, bo na pewno widzieliście gdzieś tam na filmach nieraz tę suszarkę z tymi rozkładanymi skrzydłami, nie? One tak fajnie do góry są. I ona
Tania nie była, ale jest mega też dobra. Jest wysoka, jest długa i jest szeroka. Czyli jak ja mam na przykład mannię wieszania prania nie na jeden ten sznurek, ten pałąk, jedną tą, tylko na podwójny, żeby to było tak bardziej rozwieszone i w środku był przepływ powietrza. Ja uwielbiam tak suszyć. Dla mnie jest to najbardziej funkcjonalne. Tam ja wiem, że te ciuchy się nie duszą, że to się suszy, że tam nie będzie to za przeproszeniem śmierdzieć i tak dalej, i tak dalej. Więc tamta suszarka jest idealna. Więc jak ja włączę sobie ręczniki, na przykład czy pościele, to potem na tych ząbkach mogę sobie rozkładać i wiecie, jest dużo miejsca, wszystko ładnie schnie i tak dalej. Ale jak ja mam tam, nie wiem, 3, 4 czy 5 rzeczy wypranych, no to ta mniejsza suszarka jest zdecydowanie wygodniejsza i komfortowa. A droga nie była, więc no. Teraz tak się rozglądam, pilnuję tematu deski do prasowania, bo ogólnie to nie jest jakaś stara deska. Ona, nie wiem, ze 2 lata ma, może ze 3. Z tej firmy na L, takiej znanej niebieskiej, Lifhing, czy jakoś ona się tam zwie. Wziąłem ją z tego względu, że ona jest ze stworzywa sztucznego u góry. Przez lata używałem deski do prasowania z Viledy. No mega dobre, wiadomo. Ale tam był taki problem, że ona po kilku latach zaczynała po prostu rdzewieć na tej, no ta powierzchnia do prasowania, zwłaszcza tutaj gdzieś odstawiało żelazko, zaczęła rdzewieć. Na tyle, że po prostu tam już się potem dziura robiła. No to niekomfortowe, bardzo niekomfortowe, więc wziąłem tę. Ta jest super. Te tworzywo sztuczne to jest tak jakby steropian. Tylko problem polega na tym, że ona zaczyna się rozpadać w innych miejscach. Gdzieś tam śrubka odpadła, gdzieś tam z tego steropianu wypadł jakiś pałąk, który trzyma tą deskę. No i tak ja to gdzieś tam wsadzam, poprawiam, zakręcam śrubki, ale wiecie, no to jest cały czas do obserwacji. No nie chciałbym, żeby się rozleciała, bo też tania nie była. Już wtedy pamiętam, mówię, dobra, wyłożę raz, a dobrze i mam nadzieję, że będzie na dłuższe lata, no bo tworzywo sztuczne, to nic tam nie będzie rdzewiało i tak dalej, no to się dzieje co innego. Wychodzi na to, że średnio co 5 lat trzeba będzie wymieniać taki sprzęt. Znaczy nie, no. Ja mam kolegę, takiego dobrego ziomka. On ma deskę jeszcze do prasowania, słuchajcie, po swojej babci. Ale no, on nie prasuje praktycznie. Ta deska przeżyje jego, mnie i jeszcze pewnie jego dzieci, więc no, czemu nie? Dobra, słuchajcie, idę, rozbudzam się po mieszkaniu. Tak jak mówiłem, włączę sobie muzyki trochę. Wezmę się za to prasowanie, trochę się rozruszam. To mam nadzieję, że zaraz będę taki bardziej rzeźki. Chociaż idę na popołudnie do pracy, więc zobaczę, jak mnie tam zacznie potem troszeczkę zrzucać na jakąś taką mini dżemkę, to powiem szczerze, że sobie nie odmówię, bo przede mną 10 godzin pracy trzeba wytrwać. No słabo. Noc nie przez pana, to tak ja nie lubię, no nienawidzę. Dla mnie noc jest, o Jezu. Tak jak kiedyś miałem przyjemność pracować na nocki trochę, to szczerze powiem, praca no, na nocki to nie dla mnie. No nie umiem się odnaleźć, to nie moje predyspozycje. To ja jestem bardziej skory do tego, żeby wstawać wczesnym rankiem o poranku. To może być 4, 5 rano, no nie ma problemu. Jestem bardziej do tego w stanie się przychylić niż do pracy na nocy. No, shocking, shocking, to nie moja sprawa. No. Dobra, idę zajadam tego rogaliczka, bo już zaczyna stygnąć, więc nie będziemy go martretować w mikrofalówce drugi raz. I odzywam się no, za chwilę. Powiem delikatnie, mały głodek mnie tutaj dopadł, ale taki malutki, malutki, więc za dużo nie chcę teraz zjeść, bo nie. No i mam tak naprawdę do jedzenia bułkę, kanapkę. Chyba trzeba ją zjeść. No, przecież nie wyrzucę, bo szkoda. Więc zrobimy sobie herbatkę miętową. Lucynkę pozdrawiam. To jest fanka mięty. Tak, także Lucyna, smacznego tam, mięty. No ja sobie do kawczana, boże, ja tylko o tym kawczanie, by mi kawczanie. Do kanapeczki zrobię sobie tej mięty, herbaty.
Idę zajadać i dalej coś oglądać i tak miałem taką nadzieję, że mi się trochę przyśnie, ale nie, nie udało się, więc trudno. Idę się dalej męczyć. Jeszcze chwilę i się tutaj woda skończy gotować, więc będę parzyć mętę. I tak sobie patrzę, że nawet delikatnie wychodzi słońce. Takie delikatnie, delikatnie za chmur. A śmieci jak latały po podwórku, tak latają. No nikt tutaj ostatnio nie sprząta. Dramat, dramat. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Naprawdę. Pamiętam, wspominam jedną taką dobrą chyba z powołania gospodynię tutaj. Słuchajcie, to były takie czasy, że ona o 6 rano wyciągała, w lato w sensie, nie? Zwłaszcza w lato. Wyciągała węże z piwnicy, podlewała tutaj ogródek, kwiatki, wszystko. I to wszystko żyło. A teraz nawet w lato to nikt tutaj nic nie podlewa, nic nie ten, jakoś tak. Wszystko zeszło na psy. Szkoda tylko, że czynsz cały czas rośnie w górę. Z racji, że i tak nie mogę zasnąć, w sumie leżałem trochę, ale jakoś tak nie mogę przysnąć, to żeby po prostu nie marnować czasu, wziąłem się trochę za łazienkę. Bo nie wiem, no być może u was tego nie ma, ale u mnie zdarzają się sytuacje, że potrafię mieć w szafce jakiś kosmetyk, który już dawno się przeterminował. Kosmetyk czy środki myjące, bo to tam różnie. Ja mam taką manię chomikowania. Więc po prostu trochę tych rzeczy mam. No i tak sobie właśnie patrzę, że ja mam w ogóle jakieś tu sporo fajnych rzeczy. No tak w szafce sobie leżą, to człowiek zapomina. W ogóle to mydło, które dostałem od koleżki. Ale jak ono pachnie, to jest taki zapach... Trochę taki, nie wiem, indyjski, coś w tym stylu. To jest mydełko, które wygląda tak. No ale zapach jest boski. Zapach jest boski, tylko że tak szczerze przy kamerze. Ja nawet nie mam prawdziwej mydelniczki takiej, wiecie, żeby położyć mydełko. Bo u mnie od lat się nie stosuje takiego mydła w kostce. Tylko takie, wiecie, w dozowniku. A że w dozowniku to ja mam taki z tego... Peko, w brylanty. Nie pogadasz, nie pogadasz. No i tak sobie patrzę właśnie tutaj te kosmetyki. Mam jakieś maski, nie maski. Biodegradowalna maska kontrolująca błyszczenie w płachcie. Ja mam, aczkolwiek boję się tego typu rzeczy używać, dlatego że nie wiem, czy to nie jest przypadkiem trochę na zasadzie jakiegoś niepotrzebnego przesuszenia. Więc one tak sobie leżą, nie? Być może komuś oddam. Tutaj mam jeszcze jedną maskę. Też oczyszczająca. Matuje, odżywia. Produkt naturalny. Typowo dla facetów. To jest typowo dla facetów i to jest typowo męska, więc na spokojnie. To nie jest tak, że ten... Mam w ogóle, patrzę jakieś swoje zapasy. Tutaj ten żel do mycia. Mam dwa na wannie aktualnie otwarte. Ja mam taką właśnie manię dużo pootwieranych i zamiast wykorzystać jeden, to tu, wiecie, stoi tego pełno, nie? Więc no muszę to po prostu pochować. Jakieś balsamy do ciała mam. Też trzeba daty posprawdzać, czy to się w ogóle... O, to jeszcze data. To jeszcze może długo być. Oliwka właśnie jakaś. Kurczę, ile ja tego mam. No i tak sobie przeglądam, bo wiecie... Żeby zaraz to się nie przeterminowało. A w ramach otwartych żeli do mycia, bo ja tak mówię o tych żelach, to teraz takie dwa, które idą cały czas, to ten B-Beauty z Biedronki i on jest, słuchajcie, naprawdę godny polecenia. 8 zł ta butelka kosztuje chyba, naprawdę nieduże pieniądze. 750, nie, tu jest akurat 700 ml. Pachnie bosko, myje, mnie tam po nim skóra nie swędzi. No nic tutaj złego się nie dzieje, ani... Tragedii jakiejś nie robi. No i oczywiście nie wytrzymałem i otworzyłem i tam od czasu do czasu się myję tym. Tu jest 650 Azura, Felcz Azura, ale ten zapach jest po prostu cudowny. Naprawdę, jak ktoś będzie miał możliwość zobaczyć, jak on w ogóle pachnie podczas mycia, to, że on z butelki ślicznie pachnie, to jest jedno. A to, jak się pieni i myje, tak już wiecie, stricte na skórze, bajka. To jest po prostu bajka. Godne polecenia. No i potem skóra ładnie pachnie. To już zresztą mówiłem o nim tam w którymś filmie, ale mogę powtórzyć, bo może ktoś tam przeoczył. Jak ktoś na przykład cierpi na, nie wiem, bóle migrenowe od zapachów, czy jakichś tam innych tych sytuacji, albo w ogóle nie lubi mocno zapachowych produktów, to ostrzegam, że ten zarówno podczas mycia pachnie bardzo intensywnie, czyli tak jak ja akurat lubię, i potem ładnie pachnie na ciele.
czyli jest naprawdę godne polecenia. No, także ja sobie dalej porządkuję, bo została mi jeszcze tutaj jedna szafeczka. Tutaj to akurat dużo nie będzie, czy to jakieś pasty do włosów muszę poprzepatrzeć, bo też mam pootwierane kilka, na przykład tą moją. Bardzo dobra, matowa, tylko że ona układa włosy, ale nie tak jak ja lubię. Ja lubię taką szczotę sobie zrobić, nie, żeby te włosy były tak trochę inaczej ułożone, więc najlepiej do tego mi się sprawdza Sajos. Ta właśnie pomarańczowa wersja, no to jest najlepsza. No. Dobra, to ja dalej sobie porządkuję. Chowam piękne mydełko, może komuś dam na urodziny. No, zapach jest boski. No, pięknie. I ładnie zapakowane, więc komuś tam gdzieś do paczuszki można dać. Ogarniam. I co? I do za chwilę. No i czas najwyższy na obiad. Obiad przed pracą. U mnie dzisiaj wjeżdża zupa kalafiorowa. Tak, zupa kalafiorowa, więc ja idę zajadać. Dawno nie było zresztą takiej zupy. Więc ja idę zajadać. Jutro wam życzę spokojnego dnia. Bez jakichś tam większych przygód niepotrzebnych. Pamiętajcie proszę o łapeczkach. No i co? No i do zobaczenia za niedługo.